Dzień dobry, słoneczko. Piękna pogoda za oknem. Prawdziwa złota jesień się zaczyna w Londynie. A my ruszamy w miasto. No to lecimy z tym vlogiem, kolejnym vlogiem. Wczoraj wróciliśmy z pięknego Dorset i dzisiaj mamy taki jeden dzień w Londynie od rana. Będziemy robić fajne rzeczy, dla nas fajne. Nie będzie to w ogóle turystyczny vlog dzisiaj, absolutnie. Ale myślę, że pokażemy wam naprawdę fajne miejsca, więc bawcie się dobrze. Piękny budynek, Adam, co? Jakiś artysta tutaj go ozdobił, bo pewnie był nieciekawy, szary i brzydki. Jest pięknie. Aha, my w tamtą stronę idziemy, tak? A gdzie idziemy? Już się cieszę. Idziemy na taką wyprzedaż używanych ciuchów. Ale pokażę coś, czego Karolina nie zauważyła. Popatrz na ten budynek. Jakie cudo! Jeszcze przykryli tam biedną kobietę, która zagląda tam, co tam się dzieje. Kontroluje robotników, patrzcie na to. Ale ktoś włożył serce w to, żeby to namalować. Oby tego tutaj nie zniszczyli. No nic, lecimy dalej. Tu wam jeszcze ten budynek pokażę. Takie rzeczy bardzo cenię. Bo jeżeli jest budynek brzydki, szpeci, jest taki, wiecie, stary, ale brzydko stary, zniszczony, to co innego może go tak pięknie ozdobić, jak po prostu sztuka. Piękny jest. Tutaj się tworzy. Patrzcie na to, jest artysta. Tutaj mamy piękne samochód, jedzie, uwaga. Givenchy. Nowe zapachy. Co za dzielnica? Jak ta dzielnica się nazywa? Wiesz może? Shoreditch. No proszę. Ale prawda jest taka, i to się tyczy chyba wszystkich miejsc, tak jak w sumie w Słonecz też się przekonaliśmy, że jeżeli chcecie zobaczyć najlepsze miejsca i znaleźć najciekawsze jakieś perełki, to musicie chodzić uliczkami. Uliczkami. Najlepiej zabłądzić. Najlepiej zabłądzić. Tak. Ja zawsze się gubię. Celowo. I to jest fajne. L-O-V-E. Neon. Piękna inspiracja do stworzenia makijażu, kochane. Tutaj proszę czerpać. Piękny neonowy wzór. Teraz modny w tym sezonie. Się nie śmij. Inspiracje są wszędzie. Wszędzie są. Neonowe makijaże, tak. Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Są jeszcze jakieś rysunki. Tu też tworzą. Oja. Szacun. I ten zapach farby. Taka instagramowa dzielnica. Pani pozuje, proszę bardzo. Na ściance. Moja stylizacja do tego koloru nie pasuje, więc nie będziemy robić. Ale pani ma nogi długie. No piękne. Tu też piękna inspiracja. Zobaczcie, te ptaki. Gołębie. Liczne. Pojedziemy do raju. Znalazłam piękną spódnicę z Cachalère, 100% w ogóle wełna, produkcja paryska. Zobaczcie, niestety dziura. No to jej nie biorę, ale jest piękna. Tutaj ma takie guziki z przodu. No i cudne. Ale mam jeszcze coś tutaj dziwnego, może to wezmę. Powiem wam, jaki jest tutaj minus. Znalazłam bardzo fajne, fajną spódnicę firmową. Naprawdę tutaj może nie wygląda, ale na mnie wygląda świetnie. Tylko jest za lekka. Mam też spódnicę taką, jest świetna, jest bardzo ciężka. Z takimi kieszeniami, jakaś ekologiczna, 100% bawełna od środka, super. Ale to już wychodzi 18 funtów, więc naprawdę bardzo dużo.
jak za używane ciuchy, a samego tego nie mogę brać, tego drugiego, ponieważ jest za lekka, a musi być minimum kilogram, żeby zrobić zakupy. I to jest taki smutek, że będę musiała to zostawić niestety, bo 18 funtów za dwie spódnice, jakieś 90 zł, to jest naprawdę sporo. Smuteczek. No niestety się nie udało, nic nie znaleźliśmy. To znaczy, no znaleźliśmy, ale no trzeba jednak mieć kilogram i zapłacić 15 funtów. A to jest sporo. Więc myślę, że znajdziemy jeszcze jakieś inne fajne miejsce. Ja powiem tak. Jak już przychodzicie w takie miejsca, to tylko szukać jakichś naprawdę perełek. Stylowych, chyba, fajnych chyba rzeczy. Stylowych. Nie celujcie, nie nastawiajcie się w ogóle na jakieś znane marki, bo choć ja nie mam talentu, nie znam się na tym, jedyne co potrafię to zaszyć dziurę, ale ja bym prościej wyszył loga, które są na niektórych ciuchach. Jest tyle podrób i... Chwilowa przerwa, sorena. Kota widziałam. I tyle. I tyle. No więc uważajcie faktycznie, bo szkoda płacić tak dużo za coś, co nie jest oryginalne. Ja szukam fajnych materiałów albo czegoś dziwnego po prostu, co zrobi całą stylizację. Tu jest jakiś sklep z używaną odzieżą. To masz House of Vintage. Teraz. O, okej. Chyba cała ulica jest taka. Przejdźmy się, no. Cała ulica sklepów z używaną odzieżą, raczej markową, wszystko wycenione i niestety drogie, tak od 30 funtów zwyż, ale jeżeli szukacie na przykład płaszcza Barbry albo coś takiego, to tu znajdziecie. No. A co to jest? Dużo takich, wiesz. No dobra. Jaka kurtka fajna. Dużo rzeczy w stylu... Jak się nazywał ten serial, o czym dzisiaj gadaliśmy? Którym? Stranger Things, tak. Tak, lata 80, 90. Trochę staraci. Aha. Wszystko i nic, ale myślę, że można tu skarby znaleźć. No zobaczcie, jaka fajna komoda. Idziemy do House of Vegan. To jest takie duże, duże coś. Zobaczymy, co tu jest. Takie... A, okej. Okay. Dobra, tu jakieś mięso jest. A już lepiej, tak? Wurszt. Pachnie, że nawet mi ten zapach się podoba, ale nie ryzykowałabym. Ale patrz, taki hot dog fajny w bułce, nie chcesz? To hot doga? No fajnie wygląda ten hot dog. Ale ładnie. Jakąś roślinkę może wybierzesz do swojego mieszkania. Tak, ten kaktus kosztował 40 funtów. No to bardzo drogi kaktus. O, taki klimacik Camden tutaj się robi. Ceny takie w tej. No ceny duże, ale klimat pozytywny, fajny. Naturalne kosmetyki, mydełka, sztuka. Mówiłam wam, że na AliExpress kupiłam takie właśnie rzeczy za grosze. Tutaj 6 funtów za jeden. Adam zauważył, że stoi tutaj prawdziwe cacko za naprawdę ogromną kasę. Jest tak zaniedbane. Teraz pan nam powiedział, że to jest samochód tego właściciela, który ma ogrom kasy, właściciela całego tutaj tego przybytku. No ale nie chce tego sprzedać. Wszyscy pytają, każdy kto przychodzi chciałby to kupić i daje, naprawdę oferuje mnóstwo kasy, ale nie sprzeda. Naprawdę jest piękny samochód, piękny Porsche.
Co tam, pewnie jest ci przykro, że tak stoi i niszczeje, co? Zaraz opowiem historię tego. No troszkę już opowiedziałam, ale możesz opowiedzieć swoimi słowami. No. Historia tego samochodu jest taka, że ojciec, jakby ten najstarszy, zmarł i pozostawił wszystko swoim synom. No i nie chcą tego sprzedać. Są właścicielami tego wszystkiego, co tutaj widzicie dookoła. Mają bardzo dużo pieniędzy i to są Żydzi. I z tego, co mi ochroniarz powiedział, to Żydzi bardzo nie lubią sprzedawać i pozbywać się rzeczy, więc wolą, żeby to niszczało. Taka jest historia. Bardzo przykra, no ale... Podobno bardzo dużo ludzi już proponowało pieniądze za ten samochód, ale no tak jak powiedział, oni nie chcą niczego sprzedawać, niczego się pozbywać. Wolą, żeby to zgniło. A tak, jak zobaczycie, możesz pokazać, Karolina. To wszystko jest ich. Te wszystkie budynki, te wszystkie hale. Smutek, bo naprawdę szkoda tego samochodu i tak stoi jeszcze niezabezpieczone. To Porsche to powinno... jest warte majątek. Naprawdę. Smutek. Dobra, ale pocieszmy się jedzeniem. Idziemy go szukać tutaj. To też jest od nich. Od właścicieli tego samochodu. Myślę, że tu coś znajdziemy do jedzenia. Kolejny, który stoi, niszczy je, ale przynajmniej jest zabezpieczony chociaż trochę przed deszczem, Ada. Nie, bo szyby są wybite od góry. A my znowu niezdrowo. Chociaż drogo, ale niezdrowo. Wyjątkowo drogi ten kurczak. No. Ale już jesteśmy tak głodni, że nie ma co, po prostu trzeba coś zjeść. Jaki raj, ile płyt, o matko! Jeszcze tutaj wchodzimy. Przepiękny budynek. Zobaczymy, co tutaj mają. Taka dzielnica, naprawdę spoko klimat. Adam to miejsce skomentował. Boże. Bo to jest mój raj. Wszystko vintage. Jessica? Patrzcie na to! Jakie szalone lata tutaj są. 80... Nie no, czad. Miejsce to jest perełka, bo tu naprawdę są autentycznie stare rzeczy, więc jeżeli chcecie coś super, myślę, że warto tu się udać. Patrzcie, chodziłabym. Mega to jest fajne, ale drogie, bo 150 funtów, ale świetna kurteczka. Rewelacja. Super miejscóweczka. Numer 85. Taki budynek. Brick Lane. Tak. No i to dopiero jest street food z prawdziwego zdarzenia. No, przenieśliśmy się do Tajlandii, słuchaj. To nie jest tak na ulicy, to nie jest. No nie, no powiedzmy, masz pootwierane drzwi. Ale faktycznie jesteśmy chyba w Tajlandii. Halo? Tak. Tak. Adam się właśnie wbił do jakiejś wycieczki. Udaje, że słucha. Nie, tak serio, to jest tutaj pan, który opowiada o tych wszystkich muralach, rysunkach na ścianie. No tak, no jednak trzeba się trochę na tym znać. I dosłownie kilka metrów dalej zaczyna się na bogato pięknie odnowione budynki. Dalej w starym stylu, no wygląda to jak jakaś sceneria filmowa, bo to aż jest za ładne. Piękne, zaledwie kilka domów, zobaczcie jaki szyld. Jest moc. Duże są kontrasty. To co tam się dzieje na tej ulicy, a tutaj te domy.
Też piękne drzwi, no. Jaka zieleń, to jest super. Mam plecak, tasie i moją torebkę. Zapomniałam, że masz moją torebkę. Te też są fajne, bo są stare. Też są ładne drzwi. Bardzo ładna galeria handlowa. Widzę, jest Chanel, jest MAC. A możemy pójść. Kupujemy sok z trawy cytrynowej. Ten tutaj pierwszy. Z limonką i z gingerem. No i mamy sok z trawy cytrynowej, z limonką i z imbirem, ale imbir bardzo delikatny, nie? Przepyszny jest ten sok. Trawa cytrynowa pochodzi z Ugandy. Poprawka trzcina, trzcina cukrowa. Dziękuję. Tak, z tego był sok. Wow. Zrobiliśmy sobie krótki odpoczynek, zmieniliśmy stylówki na takie bardziej wieczorowe, wyjściowe i czekamy teraz na czerwony autobus. Mamy fajną miejscówkę. W pierwszym rzędzie. Ale ten pan musi być wkurzony, że wszyscy sobie z nim zdjęcia robią. Sobie wyobrażam, co on tam w głowie sobie gada. No dobrze, może jednak trochę turystyczny ten vlog będzie dzisiaj, bo postanowiliśmy się wybrać do samego centrum, bo właśnie zachodzi słoneczko, więc jest pięknie. Pogoda dopisała dzisiaj jak nigdy, a żałujemy, że takiej pogody nie było cały czas nad morzem. Mam teraz rozkminę, bo już wiem, co mi przypomina Tamiza. Zawsze na nią patrzę i tak sobie myślę. Kojarzycie zupę miso? No, to jest dokładnie to. Coś takiego przeźroczystego u góry, a pod spodem właśnie ten taki muł. No, Tamiza to zupa miso. Takie mam rozkminy wieczorne.
Jesteśmy na pizzy, takie, ale takiej prawdziwej z pieca. Nie mrożona, nie amerykańska, tylko włoska z pieca. No i są nasze pizze z pieca, to zresztą widać. Adam ma quattro z szynką i nie wiem co tutaj jeszcze jest, a moje jest z kaparami i z anchoa. Coś dziwnego, ale stwierdziłam, że jak szaleć, to szaleć. Tak sobie idziemy, ale zatrzymali nas tutaj, bo kręcą jakiś teledysk czy film. Jest ekipa. Coś tu się dzieje. Ale nikogo nie rozpoznajemy. No i już. I już po wszystkim. Dobra, możemy iść dalej. No to jeszcze jedno ujęcie. Może jeszcze tu bliżej stanę. Aha. Tak po kolacji wybraliśmy się na spacer długi, przyszliśmy się trochę podołować do takiej bogatej dzielnicy Londynu, ale musicie zobaczyć to. To wygląda jak z innej bajki. Patrzcie. Wszędzie są wysokie budynki, a tu taki malutki domek schowany. Na środku auto. Auto i w ogóle takie ciepłe jest światło wewnątrz. No ślicznie to wygląda. Kontrast. I tak no, zerkamy sobie do okien ludzi. Czy jedzą teraz kolację, czy sobie odpoczywają. Jak sobie żyją. Patrzcie, jakaś mała tragedia tutaj się wydarzyła, chodnikowa. Cała paleta poszła. Nie wiem, co to była za paleta, ale no smutek tak zobaczyć, wiecie, na murku paletę. Co tu się musiało przytrafić, że ona się tu znalazła? Głośno. Idziemy w stronę muzyki. Dotarliśmy do domu, jest już bardzo późno, jesteśmy wyczerpani, więc trzeba się jeszcze spakować, bo jutro wylatuję do domu, ogarnąć kilka rzeczy i spać. Dziękujemy za oglądanie tego vloga, że byliście z nami. Mam nadzieję, że fajnie odkryliście jakieś takie zakątki w Londynie, jeżeli tutaj mieszkacie, a może nie poznaliście jeszcze, tak jak Adam. Czy ja, odwiedzając tutaj to miasto już wiele razy, to tego nie wiedziałam o istnieniu takich miejsc. Tak. No, tak. Więc zdyszałam się. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia. Pozdrawiam.